Po raz 16 spotykamy się na Politechnice Dziecięcej i chcielibyśmy, aby ci młodzi ludzie w ten sposób wzbudzili ciekawość świata, żeby zadawali pytania, żeby to ten okolicznik, dlaczego, który się najczęściej pojawia, był często wykorzystywany po to, żeby nie tylko korzystać z mediów elektronicznych, ale żeby móc spotykać się z interesującymi ludźmi, zobaczyć, że można trochę inaczej i żeby to całe życie potem było w ten sposób zbudowane, poprzez potem ewentualnie Politechnikę Młodzieżową, studia i pracę zawodową. W tym roku będą zajęcia z bardzo różnej tematyki, między innymi z finansów, z architektury. Dzisiaj były zajęcia z kreatywności. Przygotowaliśmy bardzo dużo ciekawych tematów z różnych zagadnień, między innymi tak jak dzisiaj był wykład z kreatywności, ale będzie również o sztucznej inteligencji, o innowacyjności, o ekonomii. Będzie też wykład niespodzianka, który w tej chwili ma tytuł What a Wonderful World, czyli będzie wykład międzynarodowy pokazujący różne kultury, różne języki, różne zwyczaje. Zajęcia były bardzo przyjemne, dużo się na nich działo. Nauczyliśmy się o różnych rzeczach, na przykład o jakby takiej integracji między nami i ogółem czegoś, czego byśmy się nigdy prędzej sami nie nauczyli. Zapamiętałem wykres o kreatywności oraz różne pomysły dotyczące skrótów. Bardzo ciekawe pomysły, bo mieliśmy zadanie, żeby wymyślić inne znaczenie do różnych skrótów. PKP to polskie koleje państwowe, a skrót, który wymyśliła moja siostra razem ze mną, to pies kocha pracę. Dzieci bardzo zaangażowane, chętnie brały udział w tej części warsztatowej, zadawały dużo pytań, także oceniam ich na ocenę celującą.